Dwa, trzy, cztery, pięć. Tak! Jeden, wiedziałem! Tak! Co tam masz? Nic, nic. Co tam masz? Nic, nic. Co tam masz? Nic. Mam cię! O, to dawaj, to moje! A co to jest? To taka zabawka do wróżenia dla malutkich dzieci. Robin bawi się zabawkami. Okej, tak. Jestem dużym dzieckiem. Możesz mi to oddać? Nie! Najpierw my sobie powróżymy. Ty pierwszy, bestio, wybierz kolor. Wiesz, jaki kolor, brachu? Z-I-E-L-O-N-Y. No! Jaka wróżba, jaka wróżba. Błagam, chcę być milionerem. Wkrótce się ożenisz z gwiazdką? Trudno. To nie znaczy, że nie będę milionerem. Możesz mi to oddać? Nie. Moja kolej. B-I-E-L. Moja wróżba to będziesz miał z gwiazdką 9 dzieci. Co? Jakieś to jest dziwne. A podobno ja się z nią żenię. Podejrzanie dużo o gwiazdce w tych wróżbach. No bo te wróżby są dla mnie. Trochę zaczynasz wariować przez gwiazdkę, co nie? Było w niej coś, co go doprowadzało do szaleństwa. Nie, żeby zaraz miał supę w żołądku albo pragnął światu całemu wykrzyczeć, że ją kocha. Nie. Za to w głowie słyszał głosy. Głosy takie jak mój. Dzisiaj otwierają nową restaurację. Chciała tam iść, ale nie wiem, jak ją zaprosić. My ci pomożemy. Naprawdę? Zapraszaliśmy na randki tabuny dziewczyn. I wszystkie z wami szły? Nie. Jasne, że nie. Ale słuchały. Więc patrz uważnie i ucz się od mistrzów. Proszę, umów się ze mną! Jeżeli odmówisz, to kurka, ja nie wiem, czy w ogóle tam przeżyję. Proszę cię! Myślisz, że to złe podejście? Proszę, nie odmawiaj, już i tak życie mnie nie pieści. Tylko bądź sobą. Umów się ze mną! Cześć, gwiazdko. Hello, gwiazdunio. Hej, gwiazdeczko. Ula, estrella. Ach, nie. Proszę. Tak, Robinie? A tu... To taka zabawa? No, łajcie. Do, ła, ty... Bum, bum, bum. Dziękuję, Robin. Fascynująca była ta zabawa. A, tak, zna się to i owo. Czekaj, gwiazdko, jest jeszcze taka sprawa. Dziś otwierają tę nową restaurację i pomyślałem, że może chciałabyś iść? O, bardzo bym chciała! Naprawdę? Naprawdę, ale nie mogę. Zwinny już mnie zaprosił i mu obiecałam. Zwinny? Jak tam życie, Robin? Zwinny. Zwinny od zawsze rywalizował z Robinem. Najpierw jako pomagier, potem bohater, a teraz o względy ekscentrycznej dość, lecz ujmującej kosmitki. Robin wiedział już, że zrobi wszystko, by Zwinny nie poderwał gwiazdki. Choć na zdrowy rozum powinien się raczej martwić głosem, który ględził mu w głowie. Ten gostek? Czy ty żartujesz? Jak ty możesz patrzeć na taką gębę? Ja tu jestem i słyszę. Ach, że nie wspomnę o głosie. Zawsze uważałam, że jesteście do siebie niezwykle podobni wizualnie i brzmieniowo. Czy ty nie rozumiesz? On do ciebie nie pasuje. Tylko czy nie temu w końcu służą randki? Żeby się przekonać, czy ludzie są dobrani? Aaaa!